Wybrałem się w plenerek na miasto, żeby coś pokręcić i nagrać podcast, taki krótki dosyć. Intryguje mnie ten budynek, nigdy nie wiedziałem właśnie co w nim jest. On w ogóle się nie pojawia na Google Maps, a zrobiłem jego mnóstwo z jego zdjęć, bo jest bardzo taki fotogeniczny, symetryczny. I w różnym oświetleniu fajnie wypada, ale nie wiem co za budynek, więc nie mogę dodać tych zdjęć nawet na Google Maps. A jesteśmy w tym momencie na placu katedralnym Kielskiej Katedry. Dzwonnica. I tu jest katedra. No, jako że się znajdujemy przy katedrze, to jest doskonała okazja, żeby poruszyć temat chrześcijaństwa i współkultury i cywilizacji zachodniej, ponieważ gość taki się wpisał w komentarzach o ksywce Occident Civ i tam zaczął swoje głupoty zasadniczo stręczyć nam. Są to rzeczy, które słyszałem od 20 ponad lat. O tym, jak to bez chrześcijaństwa nie ma cywilizacji zachodniej i w ogóle jak możesz tak mówić, przecież Kopernik, bez chrześcijaństwa nie byłoby Kopernika. To są kompletne głupoty, bo zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na przykład właśnie Kopernik przez chrześcijaństwo i jego dogmaty, jego książka o obrotach sfer niebieskich była przez setki lat na indeksie ksiąg zakazanych. To samo się tyczyło Galileusza i innych ludzi nauki, także to jest bez sensu zupełne stwierdzenie. Ale zacznijmy od początku. Cywilizacja zachodnia oczywiście jest bardzo ważna, ale przecież nie wszystko, co zachodnie, możemy zaakceptować. My, kiedy mówimy o cywilizacji zachodniej, jakby ideałach cywilizacji zachodniej, to mamy na myśli przede wszystkim ideały oświeceniowe. To, co u nas na Zachodzie się w okresie oświecenia wypracowało. Jest to oczywiście wolność słowa, wolność dociekania, wolność gospodarcza. Rozdział przede wszystkim kościoła od państwa, sekularyzacja, tego typu rzeczy. Parlamentaryzm, demokratyczne formy rządów, no i liberalizm. W żadnym przypadku nie łykamy wszystkiego, co Zachód wypracował, ponieważ weźmy sobie na przykład socjalizm. Socjalizm jest wytworem Zachodu. Jest to tylko i wyłącznie wytwór Zachodu. Żadna inna cywilizacja nie stworzyła socjalizmu. Najpierw był to socjalizm utopijny, takie ludzie jak Fourier, Saint-Simon, Owens, a później był marksizm, socjalizm naukowy i Marx też był dzieckiem z Zachodu. Jak najbardziej. Zresztą Marx jako syn protestanckiego duchownego przesiąkł bardzo takim milenialnym kultem sekt protestanckich. To wszystko jest w jego pisaninie bardzo wyraźne. To też był niestety wytwór Zachodu. Nie da się tego ukryć. Zachód stworzył też różne formy mistycyzmu, które potem w XX wieku wyewoluowały w faszyzm. Czy narodowy socjalizm, różnego typu tego właśnie faszyzmy. A więc nurty antyliberalne. Można powiedzieć, że one są antyzachodnie, ale one zostały wytworzone na Zachodzie. Są dziełem Zachodu, zachodnich intelektualistów. Tutaj mamy pałac biskupi. Renesansowy gmach.
stworzony przez biskupów krakowskich. Wpływ biskupstwa na Kielce jest znaczny. No, ale wracając do chrystianizmu i cywilizacji zachodniej, no to niestety, ale chrześcijaństwo, czy to w postaci dominującej jak Kościół katolicki przez całą historię Europy, no właśnie ono miało bardzo, ale to bardzo zachowawczy wpływ na wszelkie innowacje. To się zwłaszcza uwidoczniło w okresie kontrreformacji. Stąd też kraje, gdzie kontrreformacja zwyciężyła, niestety przegrały wyścig narodów z narodami przodującymi, czyli tymi, gdzie zwyciężyła reformacja. Dobrze, ale w ogóle sukcesem Zachodu, Europy w historii świata właśnie było to, że w ogóle coś takiego jak reformacja była w stanie w naszej części świata się pojawić, że pojawiły się nurty fermentujące, rozkładające zastany porządek rzeczy, w tym przypadku dominacji Kościoła katolickiego i dogmatyki Kościoła katolickiego, i stworzyły coś swojego, że przede wszystkim no, podstawą nurtów protestanckich była samodzielna interpretacja Biblii, choćby bez pomocy jakichś pastuchów w czerni, księży, biskupów. I to jakby rozbiło tą skałę, jaką jest dogmatyka katolicka, i wyzwoliło energię duchową i umysłową narodów Europy północno-zachodniej, które stały się protestanckie i przodujące dzięki temu. To w krajach protestanckich, jeśli nie zapoczątkowany został, to z pewnością znalazł grunt. Właśnie liberalizm, pluralizm, parlamentaryzm, wolnomyślicielstwo. To w krajach protestanckich została zapoczątkowana rewolucja przemysłowa i oświecenie. I to właśnie ideały oświecenia są dziełem głównym dziełem narodów protestanckich, z których niestety narody katolickie czerpią no po prostu odtwórczo i wtórnie. Także naprawdę nie wiem, jak ludzie, którzy sobie nadają ksywki na YouTubie Occident Civ, mogą tego nie dostrzegać. Naprawdę nędza duchowa i intelektualna jest tych ludzi. Ludzi, którzy simpią do katolicyzmu, mimo iż katolicyzm był zawsze był siłą reakcyjną, przynajmniej od czasu kontrreformacji. Oczywiście nie byłoby choćby renesansu, nie byłoby renesansu bez Tomasza Zakwinu, ale Tomasza Zakwinu nie byłoby bez Arystotelesa, a Arystoteles nie dotarłby do Europy bez handlu z Arabią. I no to w sumie było następstwo krucjat, jakby nie było. Tylko tak, Arabowie, cała cywilizacja islamu odrzuciła ostatecznie Arystotelesa. Europa go zachowała. Dzięki temu pojawiło się odrodzenie, renesans. Dobra, ogrody są zamknięte, tam nie wyjdziemy. Idziemy dalej. Ten użytkownik Occident Civ. Ten użytkownik coś tam pisze, że no jak to przecież Włochy, Leonardo da Vinci, coś tam, to katolicy byli, czy coś tam, Michelangelo, Michał Anioł, że generalnie tak,
skatolicznienie Europy, które odbiło się negatywnie na Europie, no to jest już okres poreformacyjny, czyli kontrreformacyjny, wtedy kiedy kazania i Biblia były przetłumaczone na języki narodowe. Właśnie. Wtedy dopiero motłoch, ludzie szarzy, no, poznali de facto doktrynę katolicką. Dopiero wtedy stali się katolikami. Wcześniej, w czasach średniowiecza, tak naprawdę ludzie, szarzy ludzie nie byli katolikami. Nie znali dokładnie tej doktryny, bo wszystkie kazania były po łacinie. Oni tylko powtarzali to, co im kazano. Natomiast duchowo byli jeszcze poganami europejskimi. Stąd nie można powiedzieć na przykład, że w średniowieczu, średniowieczne miasta włoskie, które się bogaciły na handlu z Lewantem, były katolickie. Ludność nie przejawiała katolickich treści duchowych, przynajmniej w większości. Także Europejczycy stali się katolikami dopiero w okresie kontrreformacji i to w momencie, kiedy już narody protestanckie się wybijały na czoło właśnie przodu ewolucji tworzycielskiej i rozwojowej Europy. Także tak. Co ciekawe, już jeśli chcielibyśmy bronić chrześcijaństwa i jego wkładu w rozwój Zachodu, to jest, wspomnę tutaj o jednej rzeczy, o której ten koleś okcydencki w ogóle nie wspomniał. To jest to, że chrześcijaństwo tak naprawdę jest jedyną religią, a więc zbiorem idei i zasad, gdzie jest ten pierwiastek indywidualistyczny. I to jest coś, co mogło zaważyć o tym, że jednak w Europie indywidualizm wygrał. Indywidualne zbawienie indywidualnej duszy i godność jednostki ludzkiej to jest jednak element chrześcijaństwa, który przeniknął do tej ogólnej zachodniej kultury, którego nie ma w żadnej innej kulturze na świecie. Tylko że chrześcijaństwo tutaj nie jest wystarczającym jakby elementem. Zauważcie, w Rosji, a więc we wschodniej części chrześcijaństwa, czegoś takiego w ogóle nie ma jak indywidualna godność. Mimo iż jest chrześcijaństwo prawosławne, to tego indywidualizmu, tej iskierki tam w ogóle nie ma. I tutaj właśnie jedna kwestia. Occidency w coś tam pisze, że no skoro to oskarżasz chrześcijaństwo o to, że coś tam zamordowało, to ja oskarżam ateistyczne reżimy o zamordowanie milionów ludzi. Ale zwróćmy uwagę na to, że komunizm sowiecki na przykład, czy narodowy socjalizm, to nie były reżimy ateistyczne. To były po prostu nowe świeckie religie. Kompletnie sprzeczne z ideałami oświeceniowymi. Kompletnie sprzeczne z racjonalizmem, z rozumowym traktowaniem rzeczywistości. To były wszystko systemy religijne, które nakazywały ludziom po prostu brać na wiarę wszystko, co powie Führer, czy co powie Stalin. I dlatego się właśnie opierały na ślepym posłuszeństwie, dokładnie tak jak religie, jak wszystkie religie zresztą na świecie. Tylko jest jedna rzecz gorsza niż komunizm. To jest rosyjski kościół prawosławny. Prawosławie to jest kompletny dół duchowy, intelektualny. To jest czysty mistycyzm, który kształtował przez wieki społeczeństwo rosyjskie, jego mentalność, jego psychę i w tym momencie zbieramy tego owoce na Ukrainie. Połączenie właśnie rosyjskiego prawosławia z ideami wielkoruskimi i jeszcze jakby uosobionymi w postaci wodza Władimira Putina skutkuje dokładnie tym, czym skutkuje. I tutaj no,
społeczeństwo rosyjskie się nie zmieni, dopóki nie zostanie całkowicie upokorzona i zdruzgotana ideologia, która kształtowała i kształtuje jego postępowanie, czyli ideologia Kościoła prawosławnego. Tak jak w Japonii po 1945 roku przede wszystkim odarto z boskości cesarza i upokorzono ideologię Shinto, czyli te wierzenia, naturalistyczne wierzenia japońskie, które zaprzęgnięto pod koniec XIX wieku do służby państwu, musiały zostać przez zwycięzców, przez Amerykanów, kompletnie zdruzgotane i upokorzone. A gestem tego właśnie było odarcie cesarza z godności, z boskości. Co oczywiście spowodowało samobójstwo nawet niektórych Japończyków. To był dla nich szok. I to samo musi być zrobione z Rosją, jeśli Rosja ma przestać być zagrożeniem dla cywilizowanego świata. Bo Rosja to nie jest Zachód i chrześcijaństwo prawosławne to też nie jest Zachód. A to, że katolictwo jest jeszcze tolerowalne w naszym świecie, to jest tylko i wyłącznie skutek tego, że Europejczycy w czasach reformacji się wyrwali z kajdanów chrześcijaństwa, z kajdanów dogmatów chrześcijańskich i zaczęli myśleć samodzielnie. Oczywiście nie mówię, że wszystkie sekty protestanckie promują samodzielne myślenie, bo tak nie jest. Ale reformacja była bardzo, bardzo potrzebnym etapem, żeby się wyrwać z myślenia religijnego w Europie. O matko katole, uciekamy. Otwarli ogrody. Ogród włoski, biskupi. To wbijamy. No, jak wam się podoba to, co mówię? Pewnie tutaj już katolickie simpy po prostu cringe'ują. Ale takie są fakty. Wojny husyckie, czy w ogóle nurt husycki, potem właśnie luteranizm i ta cała rewolucja duchowa w Europie, która oczywiście niosła ze sobą ofiary, jak każda rewolucja, ale to uwolniło Europę od katolickiego zabobonu, ale także zmusiło katolicyzm do pewnych ustępstw. Ale to przyszło bardzo późno, bo tak naprawdę reakcja kontrreformacyjna to jest po prostu, zwłaszcza dla Polski, przecież to była tragedia, to co kontrreformacja zrobiła z Polską, zwłaszcza jezuici. Imperia portugalskie, hiszpańskie upadły właśnie przez kontrreformację. No przez to, co Kościół katolicki za pośrednictwem nowoczesnej techniki, a więc druku i kazań w językach narodowych, jak wykastrował wcześniej wojowniczych Hiszpanów i Portugalczyków, wielkich odkrywców, zrobił z nich kompletnych eunuchów duchowych. I to samo z Polakami. Podczas gdy właśnie narody protestanckie w Europie jakby zaczęły przeżywać ten jakby heroiczny etap swojej egzystencji. Kościół katolicki tak naprawdę dopiero się zmitygował chyba po rewolucji francuskiej, kiedy się już okazało, że również najstarsza córa kościoła nie chce mieć dłużej już nic wspólnego po prostu z tą bandą rozpasanych biskupów. Dopiero wtedy można zauważyć, że Kościół katolicki zaczyna przechodzić jakieś reformy. No, ale tak naprawdę aż po dziś dzień Kościół katolicki jest
siedzibą obskurantyzmu, czego najlepszym wyrazem jest obecny papież, komunista. Jak można na serio traktować katolicyzm w dzisiejszych czasach? To mnie kompletnie mnie to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Że ludzie marnują swoją energię, swój czas na to, żeby siedzieć na przykład na grupkach typu tradycjonalistyczne forum dyskusyjne czy prawawka i bronić katolicyzmu, albo chodzić do kościoła w ogóle. Podczas gdy Zachód upada, ponieważ ideały oświeceniowe są zagrożone. Ideały wolności rozumu, wolności sumienia, wolności słowa i wolności działania. Nigdy w historii Kościół katolicki nie bronił tych ideałów. Chyba że sam był zagrożony. I to jest właśnie największa hipokryzja i cynizm tej organizacji. Także reasumując, Zachód to jest spuścizna starożytnej filozofii greckiej, która była unikalna na skalę światową w owym czasie, ponieważ odkryto rozum i rozumowe traktowanie świata, odkrywanie świata. Zachód to jest spuścizna rzymskiego prawa, a więc choćby idei obywatela. Obywatela i prawa jako państwa prawa, w sensie chroniącego jego tego obywatela niezbywalne prawa właśnie, które idea prawa jako czegoś wyższego od władzy, które ogranicza władzę. No i wreszcie Zachód to jest właśnie również indywidualizm, który się bierze z chrześcijaństwa. Ja tego nie neguję. Indywidualna godność, indywidualna suwerenność. To jest coś, co tak naprawdę właśnie dopiero chrześcijaństwo wprowadziło. Wcześniej, choćby w Grecji, obywatel polis był częścią kolektywu bardziej, a nie suwerenną jednostką. Natomiast to jest ten element, ten chrześcijański element jest niewystarczający, jak już właśnie przy okazji prawosławia żeśmy omówili. Zresztą, tak jak tłumaczyłem to w audycji libertarianizm jako spakultura, ta cząstka indywidualistyczna może równie dobrze prowadzić do personalizmu, czyli indywidualizmu wegetacyjnego, jeśli nie jest wzmocniona, czy też zrównoważona jakby tą ideą woli mocy, woli potęgi. A tą wolę dopiero wprowadził w Europie właśnie protestantyzm, czyli ta idea, że Bóg jest zasadą sprawczą świata i człowiek, wykonując wolę Boga, się po prostu spełnia w świecie, a nie w zaświatach. To są bardzo ważne przemiany duchowe w Europie, w społeczeństwie europejskim, o których nie można zapomnieć. No, natomiast oczywiście katolicy je kompletnie ignorują. Myślą, że się samo wszystko stworzy. Wszystko się samo zrobi. Jak ludzie będą kontemplować. Otóż nie. Idea zasady czynnej świata, sprawczej świata i człowieka jako tutaj na ziemi wykonującego wolę Boga właśnie czynnie poprzez pracę. To są bardzo ważne rzeczy dla rozwoju Europy. O, ten budynek, obskurny budynek. To były dawne łaźnie miejskie. Potem się tam mieściła policyjna izba dziecka, są te kraty w oknach, a od wielu lat tam nic nie ma. Jest to rudera i zamierzam niedługo zrobić chyba jakiś odcinek, materiał właśnie o kieleckich ruderach, a więc budynkach w centrum, które szpecą miasto,
z którymi się nic nie da zrobić, ponieważ miasto nie ma na nie pieniędzy, albo na przykład są jakieś spory prawne z jakąś na przykład rodziną żydowską, które są jeszcze nierozwiązalne. Nierozwiązane. Tak, rodzina dawnych właścicieli, właśnie sprzed wojny, zgłasza claim i no i przez parę lat jest kwestia zamknięta i kamienica na przykład właśnie gnije przez ten czas, także takie rzeczy planuję. Teraz sobie idziemy wzgórzem zamkowym. Tutaj oczywiście w czasach wykonywania prac społecznych musiałem sprzątać. Głównie na tych lejkach, właśnie kosza na śmieci. Dobra, o czym jeszcze należy wspomnieć odnośnie tej całej debaty. No zasadniczo co? Bóg umarł, nie mogąc znieść istnienia. Znaczy, no faktycznie, no, ale to już zauważył Stachniuk, że protestantyzm stracił u końca XIX wieku swój rozmach, swoje momentum. I też jakby świat zachodni nie ma duchowej idei, która by go napędzała. Ideały oświeceniowe same z siebie, widać też, nie są w stanie zmotywować ludzi, takich jak my, wolnościowcy, ludzie zachodu właśnie, którzy te ideały oświeceniowe cenią, nie jest w stanie ich na tyle zmotywować, żeby pociągnąć ze sobą masy. Ty, to są przecież kurczę pracownicy, znaczy ten, więźniowie. Mają łapaki. Wykonują prace społeczne, tylko zjęli kamizelki, bo pewnie byli na piwku. Natomiast Zachód bez ideałów oświeceniowych nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak Zachód bez ideałów oświeceniowych. Bez choćby rozdziału kościoła od państwa. Bez racjonalizmu. Bez supremacji rozumu nad wiarą. Bez tego Zachód się zmieni w coś takiego jak Rosja albo coś takiego jak Chiny ludowe wkrótce, zwłaszcza, że zarówno Rosja, jak i Chiny aktywnie pracują nad tym, żeby Zachód pokonać właśnie duchowo w ten sposób, rozbroić Zachód duchowo. No i jakie mamy na to remedium? No właśnie nie mamy, ale na pewno tym remedium nie jest powrót do katolicyzmu. Do właśnie odwrót do religii. To jest przecież droga donikąd. Rosja właśnie po wyjściu z komunizmu wróciła do swojego mistycyzmu i jak to się to skończyło? Oczywiście katolicyzm jest jednak poziom wyżej niż prawosławie, które jest na samym dnie. Jest prawosławie, to właśnie to jest śmieszne, prawosławie, jako że ono nigdy nie miało swojego Arystotelesa, ani nie miało nawet tamtego Arystotelesa, więc jest nawet niżej niż islam. Islam przynajmniej przeszedł swój złoty wiek, potem odrzucił rozum Arystotelesa, ale prawosławie nawet tego nie miało. Kurde. Dzik kiełek, zwany też Warachem, symbol Kielc. Nie mniejszy niż ja. O tym mamy plac artystów, też się go sprzątało. Zasiądźmy przy kiełku w takim razie. Co za jakieś pogańskie symbole. O, tutaj te grządki mocno odchwaszczałem w czerwcu zeszłego roku. Widzę, że na święto flagi obrudziły na sienkiewce. No i proszę zobaczyć. Właśnie rządząca polską partia PiS, która jest całkowicie antyliberalna,
posiłkuje się kościołem katolickim, dogmatami katolickimi, żeby Polskę przybliżać do putinowskiej Rosji. Nie można w ogóle na coś takiego dłużej pozwalać. No to jest właśnie zarówno Kościół, jak i partie antyliberalne, jaką jest PiS zdecydowanie, one zawsze dążą do sojuszu tronu i ołtarza. Bo to jest jakby naturalna tendencja, żeby wzmocnić swoją władzę i zdusić każdy ferment, jaki się może utworzyć właśnie w pluralistycznym społeczeństwie. I to są tendencje, jakie mamy w Polsce. Te tendencje wynikają w dużej mierze również z tego, że jesteśmy skatolicznym społeczeństwem, że nie mamy zakorzenionego takiego zdrowego fermentu, jak jest w społeczeństwach zachodnich. Czego najlepszym wyrazem jest choćby protest trackerów w Kanadzie. Był to piękny, prowolnościowy ferment, jaki się tam właśnie wytworzył, oddolny, społeczeństwo obywatelskie. I pokazali ci ludzie, że z nimi nie ma żartów. Trzeba by wpaść na śniadanie do Maka teraz. Mam nadzieję, że jest otwarty. Chyba jest. Dobra, mocno zjedzone śniadanko. I teraz jeszcze chciałbym o jednym temacie wspomnieć. Otóż obserwuję ten fanpage doniesienia z putinowskiej Polski, który jest spoko fanpage'em, ale gość ostatnio zdobył się na wyznanie. Wyznanie, że parę lat temu, czy dobrych parę lat temu był kucem, czyli wierzył w Korwina. No i oczywiście teraz musiał dowieść tego, że już jest dobrym neofitą i całkowicie porzucił idee korwinowskie, w tym również najważniejsze idee liberalizmu gospodarczego. No to jest naprawdę jakaś patologia, panie, bo przecież jak można się wyprzeć wszystkiego związanego z Korwinem, w tym również bardzo dobrych teorii gospodarczych Januszka, które tak naprawdę nie są jego przecież, tylko są tradycją liberalną. I co z tego, że niektóre z nich są symplistyczne? Tak jakby można je określić, że są nad wyraz uproszczone. Tak naprawdę większość reform gospodarczych jest bardzo prosta. Uprościć, obniżyć podatki, zlikwidować regulacje, sprywatyzować. No tutaj nie ma jakiejś głębszej filozofii. Co ty byś chciał, gościu? Gospodarka to nie jest coś, co trzeba kontrolować, co musi kontrolować to państwo. Tylko właśnie na tym polega liberalizm, na tym polega idee liberalne. One odkryły, ekonomiści klasycznie odkryli, że istnieje coś takiego jak rynek, system cen i wzajemna koordynacja podmiotów gospodarujących za pośrednictwem właśnie rynku i systemu cen. I zadaniem państwa jest właśnie bronić rynku, a więc prywatnej własności, dotrzymywania umów, i funkcjonowania właśnie systemu cen, a nie zakłócania go choćby przez jakieś dekrety płac minimalnych, chujów, mojów i tak dalej. Czy koleś prowadzący fanpage doniesienia z putinowskiej Polski tego nie rozumie? Oczywiście w komentarzach pojawiła się cała masa po prostu lewaków zwykłych, czy też takich śmieszków z dużych miast, z modną brodą, zwykłych degeneratów generalnie, którzy zaczęli oczywiście mu wtórować, narzekać na Korwina i na liberalizm gospodarczy jednocześnie. Ale najbardziej mnie rozjebał taki koleś, spróbuję znaleźć jego wpis, nie pamiętam już jego nazwiska. Właśnie taki typowy hipster z dużego miasta, midłyt, bez żadnych własnych poglądów, który stwierdził, że nawet w islamie kobiety mają więcej praw niż miałyby w państwie rządzonym przez Konfederację. No kurwa mać. No, takie stwierdzenia naprawdę zasługują
na ostre wyszydzenie, więc się go spytałem, jakie to prawa i przywileje mają kobiety w państwach islamskich, których nie mają w Polsce. A gość, zamiast mi odpowiedzieć, to musisz sobie doczytać, musisz się jeszcze douczyć. Kim ty kurwa jesteś, żeby mnie pouczać? To jest jedyne, co masz. Oczywiście największa bekarza zaczęła mu wturować jakaś głupia cipa, że choćby prawo do aborcji. Jakby nie było, prawo do aborcji w krajach islamskich typu Arabia Saudyjska nie różni się od tego, które jest w Polsce. Zasadniczo aborcja jest zakazana poza przypadkami zagrożenia życia matki. Czy właśnie deformacji płodu, które uniemożliwiałoby mu samodzielne życie. Natomiast w Arabii Saudyjskiej jest taki wpis, że jeszcze jest dopuszczona wtedy, kiedy mogłoby to zagrozić fizycznemu i psychicznemu zdrowiu matki. Ten przepis może być oczywiście na różne sposoby rozumiany i interpretowany. Natomiast dla tych jebanych lewaków jest to już dowód na to, że Arabia Saudyjska ma bardziej liberalne prawo aborcyjne niż ta zapiziała katolicka Polska. Oczywiście ci ludzie nie mają pojęcia. Próbowałem to im wyjaśnić, ale chyba bezskutecznie, nie mają pojęcia, jaka jest praktyka właśnie życia w Arabii Saudyjskiej. Jaka jest praktyka w ogóle egzekucji tego typu przepisów. Otóż jest to praktyka bardzo słaba. Wystarczy, że ojciec, czy na przykład mąż, czy też ojciec dziecka, czy też ojciec kobiety, która chce przeprowadzić aborcję, się nie zgodzi na tą aborcję i powie lekarzowi, że ani myśl gościu o zaportowaniu dziecka i już tej aborcji kobieta nie przeprowadzi. Ponieważ to ci ludzie nie rozumieją, te lewaki na tym fanpage'u nie rozumieją, że to, że tak pisze, to nie znaczy, że te prawa są egzekwowane w kraju autorytarnym, takiej autorytarnej dyktaturze jak Arabia Saudyjska. Przecież w putinowskiej Rosji też konstytucja gwarantuje przestrzeganie praw człowieka i wolność słowa, pluralizm polityczny, ale nic z tego nie jest egzekwowane, bo liczy się wola wodza. No, a w Arabii Saudyjskiej się liczy wola suwerena, którym jest mężczyzna, a nie kobieta. Więc to są kompletne brednie. Co ci ludzie wygadują, że tak, że z pewnością arabskie kobiety to się cieszą, że mieszkają w Arabii Saudyjskiej, a nie w Polsce. A polskie kobiety to aż je telepie, że nie mogą zamieszkać w Arabii Saudyjskiej. Z takim liberalnym prawem aborcyjnym. Ja pierdolę. Ci ludzie, naprawdę, oni spluwają w twarz tym wszystkim arabskim kobietom, które walczą o wolność w swoim kraju. Które są torturowane, bite, oblewane kwasem, nie wypuszcza się ich z domu i tak dalej. I naprawdę, ci ludzie tego nigdy nie zrozumieją. Ci ludzie są kompletnie zafiksowani na punkcie nienawidzenia Polski, co jest też ciekawym zjawiskiem. Jest to oczywiście zjawisko ojkofobiczne, ale typowe właśnie dla tej kasty ludzi, takich wielkomiejskich śmieszków, którzy łapią, łykają każdą egzotykę i kompletnie właśnie ze swojego... powiedziałem temu gościowi, że on jest po prostu zwykłym białasem europocentrycznym, który kompletnie nie rozumie, jak działa praktyka polityczna w innych kulturach. I że to nie jest tak jak u nas. Że jak coś jest zapisane w prawie, to jest egzekwowane litera w literę. Właśnie to jest największa porażka systemu edukacji na Zachodzie, że ci ludzie żyją w przeświadczeniu, że to, co jest na Zachodzie, to jest w ogóle powszechne na całym świecie. To jest całkowicie właśnie, że inne kultury się w ogóle nie różnią od zachodniej. Wszystko jest tak samo, tylko tam jest lepiej. Bo my jesteśmy strasznie opresyjni, w ogóle kolonializm i opresja, kapitalizm. Nie wiem, co oni sobie wymyślają, ale kurwa, no po prostu... I tego typu postawy, ten fanpage, doniesienia z putinowskiej Polski
tak naprawdę toleruje i wzmacnia. Przecież tym ludziom nikt w tej bańce informacyjnej nie jest w stanie powiedzieć, że się mylą. Albo że idee gospodarcze, idee Korwina to nie są tak naprawdę idee Korwina, tylko choćby idee, które wprowadziła Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, która dzięki temu pokonała angielską chorobę, która nie szła ten kraj od dziesięcioleci. No. Także jebać tych ludzi, należy zrobić zmasowany atak troli na ten fanpage i po prostu tych ludzi zmiażdżyć. Zmiażdżyć komentujących, którzy nienawidzą wolności gospodarczej i twierdzą, że w islamie kobieta ma więcej praw niż w Polsce. Dobra, to tyle by było rantu na dzień dzisiejszy.